Czy naprawdę gra na flecie to jakaś szkolna zmora? Czy nauka gry na flecie sprawia ci trudność? Czy grając na flecie w szkole czujesz, że muzykowanie na tym instrumencie nie ma sensu? Ja na ten temat mam zupełnie inne zdanie. Odpowiednia metoda i dobrane dobrze muzyczne narzędzie jest gwarancją sukcesu nie tylko ucznia, ale również i nauczyciela. Biorąc pod uwagę te aspekty, przygotowałem odpowiednie narzędzie do nauki gry na flecie prostym sopranowym. Mój pomysł na naukę gry pozwala bawić się muzyką i tym instrumentem. Zaproponowane ćwiczenia w formie specjalnie skomponowanych przeze mnie etiudek na flet są atrakcyjne nie tylko pod względem muzycznym, scenicznym, ale również jako materiał ćwiczeniowy do pracy. Naukę gry na flecie podzieliłem na 3 moduły. Moduł ćwiczeń rytmicznych, w którym opanowujesz podstawowe schematy rytmiczne w 2 rodzajach metrum. Dodam, że w tym module bez problemu czytasz tataizacją proste schematy rytmiczne. Moduł ćwiczeń melodycznych, w którym poznajesz i opanowujesz chwyty poszczególnych dźwięków na instrumencie oraz zapis nutowy nazwami literowymi. Tu muszę przyznać, że również w naturalny sposób opanowujesz czytanie nut na 5 linii. Ta umiejętność pomoże ci nie tylko grać materiał dźwiękowy na flecie, ale również przydać się do opanowania czytania nut jakiegokolwiek repertuaru do grania na różnych instrumentach. Połączenie opanowanych kompetencji z 2 modułów, rytmicznego i melodycznego, pozwala uniezależnić się od dziwnych metod nauki gry różnych utworów na różnych instrumentach. Nie musisz poszukiwać filmów na YouTubie typu jak zagrać utwór X na instrumencie Y. Ty po prostu czytasz nuty i tylko opanowana umiejętność gry na dowolnym instrumencie będzie dla ciebie problemem. Nie będę przekonywał cię, że nauczysz się grać w kilka dni lub 2-3 tygodnie, ponieważ z fizjologicznego punktu widzenia jest to niemożliwe. Ktoś, kto obiecuje takie rzeczy, jest szarlatanem i nie ma żadnej wiedzy, jak funkcjonuje ludzki organizm. Pamięć ruchowa, inaczej zwana pamięcią mięśniową, to nazwa nieświadomego rodzaju pamięci, która pozwala wykonywać czynności motoryczne w sposób automatyczny czy spontaniczny, bez użycia świadomości i bez zastanawiania się nad samym procesem ruchu. Same ćwiczenia mięśni to jeden element procesu nauki gry na instrumencie. Należy pamiętać również o tym, że mamy różne predyspozycje, na przykład długość czy grubość palców, umiejętność oddychania przeponowego, poprawnie zbudowany i zdrowy aparat artykulacyjny. Mógłbym wymieniać tego o wiele więcej, ale tak naprawdę to wszystko nie ma znaczenia, jeśli tylko masz odpowiednią determinację i chęć zabawy muzyką przy pomocy tego prostego instrumentu, jakim jest flet. Jeśli tylko cię to bawi, poświęcisz na to swój cenny czas. Nie będziesz liczyć godzin poświęconych na ćwiczenia, ponieważ dla ciebie będzie liczył się inny cel. Moim zadaniem nie jest uproszczenie twojej drogi, ułatwienia ci osiągnięcia celu, a jedynie uatrakcyjnienie tej wspaniałej muzycznej podróży. Możesz wędrować do celu 2 drogami. Prosto, z pozoru, ale jak się rozejrzysz wokoło, na niej nic nie znajdziesz, bo wszystko, co widzisz, to tylko fasada. Albo może wybierzesz inną drogę, to nie znaczy trudniejszą, ale bardziej uporządkowaną. Będziesz iść wolniej, ale zatrzymując się na niej, odkryjesz również inne ciekawe rzeczy, które się na niej znajdują.
Na tej drodze umieściłem trzeci moduł, który podczas tej wędrówki pozwala się zatrzymać, odpocząć, posilić się i pobawić. Oczywiście pokarmem nadal jest muzyka, ale serwowana w różnych atrakcyjnych daniach oraz miejscach. Możesz jeść w barze mlecznym albo w eleganckiej restauracji. Wybór należy do ciebie. Pomimo faktu, że jestem multiinstrumentalistą, czyli gram na różnych instrumentach, to granie na flecie prostym sprawia mi również dużo frajdy. Ja się przy tym dobrze bawię. Zobacz i posłuchaj. Jestem osobą, która nie umie grać na tym flecie. To może tylko sobie zatkam dwie pierwsze dziurki, dwa pierwsze otwory i spróbuję coś dmuchnąć do muzyki. Udało się, no to spróbuję może odchylić pierwszy palec z tyłu. Dodam jeszcze jeden palec. Chyba już umiem grać. No to spróbuję tak. A gdybym przykrył wiele tych otworów? Chyba nie takie trudne. Chyba się coś zacięło. Jeśli podoba ci się to, jeśli chcesz spróbować pobawić się muzyką w taki sposób, jak ja się bawię, i opanować naukę gry na tak prostym instrumencie, zapraszam i polecam swój kurs nauki gry na flecie.